Hello wszystkim. Dzisiaj jest takiego wiecznego dnia. Znowu pod Alvikiem. Szybka decyzja, szybka trasa. Idziemy trochę pokręcić. Chociaż nie wiem ile nam się uda, bo się strasznie wieje i przelotne opady są. Więc raczej nie jest przyjemnie i dzisiaj nie będzie raczej świarkowo, tylko taka przejażdżka. Ja dzisiaj w kasku Areo, ponieważ w tym jest mniejsza wentylacja i mniej mnie przewieje. No i na szosie. Jeszcze będzie Bartek przyjedzie na elektryku i tak będziemy sobie kółeczko wokoło tutaj Tilburga zrobimy. Jedzie Bartek w kasku. Ubrany w całym obsłużeniu. Jest i Bartek. Ewa techniczna pod mostem. Gdzie jak sto diabli? Bartek cały czas mówi, że bateria mu pada na 50%. No ale walczymy. Wiatr dzisiaj... Ja się nie poddam! Bartek mówi, że się nie podda. Wiatr dzisiaj w porywach 70 km na godzinę. Ale trasę ustawiłem tak, że powinien być wiatr boczny. Ale na razie byliśmy w Tilburgu. Wyjechaliśmy z Tilburga i coś nas oszukało. Bo raczej był z przodu. Wydaje mi się, że teraz na tej trasie po starej linii kolejowej będzie lepiej. Cały czas poruszamy się w drzewach, także powinno być dobrze. Mówią, że w tym domu, dostałem namiar od Damiana, że w tym domu generał Maczek stacjonował. W tym. Tabliczki nie ma, ale... Jakaś była, ale to nie wiem do czego. A to od przyrody. Jak kolejny, najgorszy. Bardzo się fajnie jechało. No, to jak? Widzowie, nam przeszkadza. Zgadzamy się, kurczę, z wiatrem. Ale jedziemy do przodu, ja się nie poddaję. Mariusz też. No ja nie, ja na szosie to trochę oszukuję w sumie. Bo opory mam mniejsze. Ale walczę. No ale Bartek na elektryku, nie? Jedziemy do przodu. Jeszcze parę kilometrów i wiatr się nam zmieni. Właśnie żeby nie było, dostaliśmy wiatru. No to mi to nie zaczynaj trochę drugi. 18 na godzinę. Nie wiem czy słychać, a nie mam dodatkowego mikrofona, ale Bartek mówi, że 18 na godzinę, a normalnie to ładowanie 25 i go normalnie cofa. Także dzisiaj mamy naprawdę trening siłowy. Dzisiaj spalimy kalorii. Czekoladowe ciastko nam się należy. Chociaż nie pierwszy raz przejeżdżałem przez tą bramę, ale... Dzisiaj ją też zobaczymy. I za chwilę będziemy w Barle Nassau. Tylko, że tam jest, wiesz, kamer trochę. Korzystaj z wiatru, no? Ja tak nie mówię. No jest do nich do łódź. A ja jakby to jadę. No co, jedziemy do nich? Nie wiem. Ale jadę i to się nie ja dam radę chyba. Właśnie chyba. Nie, bo to baterie. No nie wiem jak. Nie.
Korzystając z okazji, że jesteśmy w tym miejscu, pokażę wam darmowe pole biwakowe w Belgii. W Holandii takiego luksusu nie ma, ale w Belgii są. W Belgii są darmowe pola biwakowe, na które mogą... jedyne co jest obowiązek, to zameldować się, że się tam będzie, żeby po prostu było miejsce. Pole biwakowe znaczy jest taki, trzeba do niego dojść, nie jest tak łatwo. Moglibyśmy dojechać, ale szkoda rowerów, to sobie poprowadzimy ten kawałeczek. No i taki kosztowniczek przyrody, można z punktu do punktu, można sobie zwiedzić całą Belgię za darmo. Tylko trzeba się po prostu zapisywać i zgłaszać. Przy drodze był Toitoi, chyba jest właśnie do tego miejsca, że toaleta też jest, aczkolwiek nie blisko. Zdążyłbym się chyba ze 5 razy zesrać, zanim tam bym doleciał. No ale jest toaleta. Jeżeli ktoś musi i nie chce zanieczyszczać tak ładnej przyrody, jaką tutaj mamy, to leci tam, nie? No już kawałek idziemy, także nie jest tak łatwo utrzymać to wszystko. Ale zobaczcie, jak wieje. Nie wiem, czy słyszycie, jakiś las szumi. Teraz trochę daliśmy czadu. No bo było z wiatrem, nie? O, ktoś jest. Ktoś biwakuje. Widzimy jakąś płachtę. Za chwilę zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy nikomu przeszkadzać. Gazela daje radę. Daje radę. A ja nawet na tych cieniutkich oponkach. Dobrze, że moje oponki to C28, także dają radę. Gorzej jest, jak się pozbiera więcej błota na oponach, to wtedy zaczyna trzeć o widelec. Jeszcze tego nie ma. Nie jest włączona. Panie, gdzie są panie? Dlatego chciałem powiedzieć, ty na konie nie patrzysz. Ej,
nie bagno. A wiecie, że chodzenie po bagnach ciąga, nie? Sobie nakręcę kawałek, żeby trochę z trasy było.